Grzegorz Kosok, kapitan Jastrzębskiego Węgla. Grzegorz, wspaniałe osiągnięcie, zdobywamy brązowy medal w sezonie 18-19. Uzyskujemy dodatkową premię w postaci gry w Lidze Mistrzów. Nie było Ci dane w tych końcowych momentach sezonu uczestniczyć, brać czynny udział w tych spotkaniach, no ale myślę, że to nie zmienia praktycznie niczego. Cieszysz się tak samo, jakbyś był na boisku? Tak, dokładnie. Cieszę się tak samo. Ten brąz smakuje w ten sam sposób, jakbym grał. W zasadzie grałem, bo jestem spocony, jakbym był na placu gry. Cieszę się, że po takim sezonie wielu zmian, roszad, różnych dziwnych dziejów i to u nas w klubie i w lidze kończymy ten sezon z brązem. Był to długi i ciężki sezon, dlatego tym bardziej ten medal smakuje. Niestety, tak jak wspomniałeś, czasami zdrowie, jak w moim przypadku, nie do końca spisuje i akurat na te najważniejsze spotkania nie byłem w stanie grać, ale koledzy z podniesionym czołem zdobyli ten mecz i zasłużenie zdobyliśmy brąz, aczkolwiek smaki były na finał. Nie wyrywałeś się tam, siedząc na tej trybunie dla statystyków? W tych trudnych momentach, kiedy naszemu zespołowi nie szło, mało ich dzisiaj było, ale był taki moment, że nas troszkę przytkało. Dzisiaj raczej był spokojny mecz i oprócz tego drugiego seta, gdzie tam mieli przewagę 3 punktów, więc raczej dzisiaj spokojnie, aczkolwiek tak jak wspomniałem, żyłem tym meczem, grałem razem z nimi. Myślę, że trudniejsze dwa spotkania były wcześniej, te dwa pierwsze, zwłaszcza to drugie spotkanie, gdzie nie do końca gra się układała tak, jak byśmy chcieli. Tam zdarłem troszeczkę głos, jak każdy kibic i jak kumpel tych 14 gości, którzy naprawdę darli tam parkiet, podnosili każdą piłkę. Starałem się być z nimi, starałem się ich wspierać, przynajmniej tyle mogłem zrobić.